W jednym z ostatnich odcinków informowaliśmy o zawirowaniach związanych z podcastem Dwa Bieguny, w którym gościnnie wystąpił Boxdel. Problemy pojawiły się już po nagraniu materiału i wynikały z tego, że włodarza Fame nie można było doprosić się o autoryzację wywiadu i w zasadzie sami autorzy, a więc Filipek oraz TakeFan, nie wiedzieli, w jakiej formie i czy w ogóle uda się opublikować materiał z Baronem, który panowie dość hucznie opisywali, zaznaczając, że padło w nim wiele ciekawych zakulisowych smaczków związanych z Federacją Fame oraz oberwało się kilku zawodnikom. Z ostatniej aktualizacji, którą panowie opublikowali w komentarzu pod ostatnim podcastem już po ponad 2 tygodniach oczekiwania, wynikało, że opóźnienie z akceptacją materiału wynika z zawirowań wokół karty walk zbliżającej się gali Fame i Boxdel nie ma czasu obejrzeć podcastu, aby zdecydować, które fragmenty potencjalnie usunąć. Takie informacje przekazał im sam zainteresowany. W ostatnich dniach padła ostateczna decyzja i niestety materiał nie ujrzy światła dziennego. Jak bowiem napisał na Twitterze w piątkowy wieczór Filipek, wywiadu z Boxdelem nie będzie, z wiadomych przyczyn, nie będziemy wrzucali okrojonej wersji, w następnym tygodniu może uda się sieknąć Sariusa. Wygląda więc na to, że Michał bądź PR-owcy Fame, którzy mieli mieć wpływ na autoryzację podcastu i sugerować, których wątków lepiej nie wrzucać, zdecydowali się na usunięcie tylu scen, że wywiad byłby mało atrakcyjny dla widza. Zresztą zarówno sam TakeFan, jak i Filipek zapowiedzieli w ostatnim podcaście, że jak mają wrzucać mocno okrojoną wersję podcastu, to wolą nie wrzucać jej w ogóle i jak widać tak też się stało. Mimo sporej opieszałości w temacie autoryzacji wspomnianego podcastu, która mogła być powodem zapracowania Boxdela, włodarz Fame znalazł w ostatnich dniach chwilę na to, by w pewnym stopniu stanąć w obronie potencjalnego nowego zawodnika swojej federacji. Mowa tu o Giorgio, a więc jednej z najbardziej barwnych i rozpoznawalnych postaci polskiego TikToka ostatnich tygodni, która szturmem przedarła się do świadomości użytkowników aplikacji dzięki swoim zabawnym filmikom nawiązującym do słynnej już wtorkowej gry na automatach, czy też gry w piłkę na boisku ze sztuczną nawierzchnią. Giorgio od jakiegoś czasu na swoich live'ach dość wyraźnie sugeruje, że niewykluczone, iż zostanie zawodnikiem Fame'u, a według jego relacji możliwy jest nawet jego występ na Stadionie Narodowym. Możliwe, że zawalczę. Może nawet na Stadionie Narodowym. Nie, mówię poważnie, ale no nie chcę tutaj zdradzać szczegółów, ale będzie walka. Ale na której gali to jeszcze nie wiem, nie? Szota z transmisji Giorgia, na której padają owe zapowiedzi, opublikował na swoim koncie Venek, a więc znany twitterowy profil zajmujący się newsami z szeroko pojętego świata polskiego internetu. Venek podpisał nagranie słowami: Adam Security i ta cała reszta tiktokerów klepiących ten sam content aż do końca swoich internetowych 5 minut vibe, czym dość wyraźnie zasugerował, że nie do końca docenia rodzaj treści dostarczanych przez Giorgia. Co ciekawe, skomentować ten wpis postanowił właśnie sam Boxdel, który stanął w obronie poznańskiego tiktokera i jednocześnie wbił szpilkę w działalność Venka, pisząc: No offense Venek, ale on ma oryginalny content, co by nie było, a ty i komentery tylko siedzicie przed kompem i przeklejacie życie innych, nie ma co z tym dealować, to fakt. Te słowa nie pozostały bez reakcji twitterowicza, który podkreślił, że dostrzega on po prostu cykl działalności tego rodzaju tiktokowych gwiazd, które nie mają do zaoferowania nic poza jednym patentem, a także ocenił, iż Giorgio poza dostarczaniem zabawnego contentu ewidentnie zmaga się z problemami natury psychicznej i należy mu pomóc. Nie zabrakło też delikatnej kontrofensywy w kierunku Boxdela, cytując: ale ładne wypatrzenie posta pod zgarnięcie kilku polubień, nawet szanuję. Granice absurdu związanego z bisexowym trendem Wojtka Goli zostały w ostatnich dniach jeszcze bardziej przesunięte. Włodarz Fame MMA stał się bowiem małą gwiazdą odbywającego się w miniony weekend Sun Festiwalu, na którym wystąpiło wiele gwiazd zarówno z naszego polskiego podwórka, jak i zagranicznych. Co ciekawe, w obu przypadkach swój wątek miał właśnie Wojtek Gola. Polskim artystą, który zdecydował się wykorzystać popularny trend w swoim występie scenicznym, był Szpaku, któremu nagle przerwano utwór z Hot 16 Challenge, aby puścić krótki przekaz nawiązujący do memicznej akcji z Golą. Chcesz udowodnić światu, że nie jesteś biseksem? Potrzebujesz 20-stronicowy dokument świadczący o tym, że nie jesteś osobą biseksualną? Zapisz się na badanie wariografem. Już teraz. Kolejnym raperem, tym razem już światowego kalibru, który chyba nieświadomie podłączył się do bizarnej akcji, był Sway Lee, który postanowił potańczyć do wykrzykiwanego przez publikę hasła o wiadomo jakiej treści. Robert Pasut jest osobą, która nie gryzie się w język i nie zważając na to, czy ktoś się zgadza z jego poglądami, czy też nie, to trzeba przyznać, że nie boi się wyrażać swojego zdania, nawet jeśli jest bardzo kontrowersyjny i niesie za sobą wiele negatywnych skutków, również dla niego samego. Właśnie to jest tak, jak tak pukasz taką starą babę 25 lat, to prawdopodobnie coś ma, no bo już ma większy przebieg, to trzeba szukać mniej, no tak do 22 roku życia, jak sypiasz, to jest okej. Nie mam klientów, straciłem mnóstwo pieniędzy, ale mam nowy obiektyw i jest bardzo
bardzo fajny. Na jednym z ostatnich live'ów Pasut zdecydował się wykorzystać swoją prawdomówność również w kontekście flikowym i oberwało się kilku zawodnikom, o których Robert zdecydował się szczerze wypowiedzieć. Pierwszy na tapet poszedł Amadeusz Ferrari. YouTuber wytknął mu m.in., że ma słabą kondycję oraz ocenił, że swój pik popularności ma już za sobą i teraz tylko odcina kupony, a także wyraził chęć, aby zrobić mu krzywdę w oktagonie. Dlatego chciałem się mieć z Amadeuszem, żeby mieć taki strach, że może mi zgasi światło, i go u**bać, zajebiście byłoby. Co więcej, Robert zdecydował się pójść o krok dalej i stwierdził, że Amadeusz oszukał widzów przy okazji ostatniego klauta, cytując, zasłaniając się chorobą mamy i nie wychodząc do walki z Denisem. W ch**a poleciał na tym klaucie i tyle, no jakby, nie wiem, czy was to kręci, że ktoś wychodzi do walki, udaje, że walczy, a potem się wycofuje, mówi coś o matce, zasłania się własną matką, kurwa. Wy nie macie już takiego widzowie, że kurwa, ktoś mnie chyba oszukał, nie? Coś mi tu nie gra, jaka mama chora, nie? Nawet jakby była mama chora, ja życzę zdrowia mamie, no ale no to kurwa, tak może do walki wyjść, come on, co za pierdolenie. To czemu Wielki Bu mówił, że do tej walki nie dojdzie, powiedzcie mi. Następnie poruszony został temat Filipa Heizera. Pasut wyszedł z założenia, że cała akcja dotycząca jego rezygnacji ze starcia może być ustawką i prezenter telewizyjny finalnie zawalczy. Robert, biorąc pod uwagę także odwrotny scenariusz, według którego rzeczywiście doszło do komplikacji, stwierdził, że Heizer niezależnie od tego, jak potoczą się dalsze losy, zostanie źle odebrany, ponieważ w przypadku zmiany zdania i podjęcia rękawic wychodzi na niesłownego i niekonsekwentnego lawiranta. Jeśli podtrzyma swoją deklarację i nie zawalczy, to zostawi Gimpera na lodzie. Cały swój wywód Pasut uzupełnił bardzo ofensywnymi inwektywami. Mówi, że we frikach nie zawalczy, idzie. Jak już się pojawia, spada na niego hejt, to on się wycofuje. A jak ktoś na niego krzyknie, huknie, to on wraca. No to już jest k***a szmata taka, że większej szmaty nie ma. Ch**i zero jebane, no. A jeżeli się wycofa, to też jest kondomem pierdolonym, bo poszedł na konfę, zebrał na mordę i zostawia Gimpera z w ręku, biednego kukolda, on by wolał chyba w buzi. Przy okazji oberwało się także właśnie Gimperowi, a Pasut zgłosił gotowość, aby wyjść w zastępstwie za Heizera i dodał, że jest gotowy zejść nawet do 77 kg. Robert zaznaczył ponadto, że ma niewyjaśnione sprawy z Działowym dotyczące jego zachowania po feralnym wywiadzie na kanale Zgrzyt. Jeżeli chodzi o ten Zgrzyt, to zachował się jak taka typowa influencerska kurwa szuja jana, taka śliska, która uśmiecha się, przybija piątkę, a jak zobaczył w komentarzach jebana chorągiewa, że ludzie zaczęli pisać, że czemu ty bardziej się nie sprzeciwiłeś tym jego poglądom, to on nagle kurwa zadzwonił do cipusza, kurwa, lewo, przyjeżdżaj, kurwa, bo trzeba nagrać, że Pasut jest zły. No i tak, kurwa, zrobili, no. W dalszej części streama jeden z widzów zapytał Pasuta w donacie o potencjalną walkę z Szymolem. Robert z dużym entuzjazmem zareagował na ten pomysł, wyjątkowo zachowując względny szacunek do potencjalnego rywala i zaznaczając, że on musi sobie zasłużyć na takie starcie poprzez zdobycie większych zasięgów na Kiku, a Szymol musi z kolei odstawić używki i wtedy takie zestawienie będzie miało prawo bytu. Szymol musi wytrzeźwieć na miesiąc i pójść na treningi, a ja muszę podnieść zasięgi. Czyli każdy ma coś do zrobienia. I wtedy, jak on będzie chciał, no to mu chętnie napierdolę. Co więcej, wygląda na to, że takie starcie nie będzie trudne w zorganizowaniu, ponieważ wiele wskazuje na to, że Szymol wkrótce zasili szeregi Fame. Streamer wyznał bowiem podczas jednej z ostatnich transmisji, że kontaktował się z nim Boxdel, który odradził mu dołączenie do konkurencyjnego klauta, który niedawno złożył mu ofertę, o czym informowaliśmy w jednym z ostatnich odcinków, i zamiast tego pozostać w federacji Fame. Boxdel miał ponadto zapewnić, że spełnią jego oczekiwania finansowe, a także iż może wybrać sobie rywala. Szymol bez ogródek przyznał, że zdecydowanie bardziej woli dołączyć do Fame, powołując się na ich renomę, a nawet pokusił się o stwierdzenie, że na 100% u nich zawalczy. Powiedział, żebym w ogóle olał te klauty, marzę, że ten, że Fame mam walczyć i że kasa to nie problem. Znaczy na 100% będzie Fame, bo no, jednak to Fame jest lepszy niż klaut, nie? Więc będzie Fame, a kiedy i z kim? No mam sobie wybrać przeciwnika. Nie wiem, jakiego przeciwnika mógłbym sobie wziąć, na pewno nie Polaka, bo mam odżywiać go w internecie, po mu mam dawać zarobić. Jak informowaliśmy w jednym z ostatnich odcinków, Patryk Wielki Bumasiak z powodu urazu był zmuszony wycofać się ze starcia z Normanem Parkiem na gali Fame 22 na Stadionie Narodowym. Wygląda na to, że w obliczu tej sytuacji Federacja Fame postanowiła pozostawić kwestię wyboru nowego rywala Stormina w rękach widzów, ponieważ w poniedziałkowe popołudnie na relacji instagramowego konta organizacji pojawiła się ankieta z pytaniem o to, kto powinien zastąpić gdańszczanina. Do wyboru obserwujących jest trzech zawodników: Marcin Wrzosek, Paweł Tuburski oraz Michał Pasternak. Zastanawiający jest rzecz jasna fakt, iż jednym z wymienionych fighterów jest Polish Zombie, który ma na gali zmierzyć się przecież z Filipem Bądkowskim, a więc jego ewentualny wybór do starcia z Irlandczykiem sporo namieszałby w karcie walk wydarzenia. Ponadto kilka godzin przed pojawieniem
ukazaniem się ankiety sam Wrzosek napisał na swojej relacji: mam przeczucie, że Bądkowska się obstra i wycofa z walki. Ankieta dobiegła końca już po zredagowaniu newsa do tego materiału, dlatego jej wynik oraz ewentualną decyzję federacji przytoczymy w kolejnym odcinku. W listopadzie 2022 roku doszło do konfliktu na linii POPEC Federacja Fame. Powodem sporu było to, że Mikołajów zdecydował się zawalczyć w Federacji Prime, pomimo że był związany kontraktem z organizacją Fame i obowiązywał go zakaz konkurencji. Wojtek Gola w tamtym czasie wprost deklarował w wywiadach, że walka rapera na konkurencyjnej gali będzie skutkowała dla niego dożywotnim banem w ich federacji, a POPEC twierdził, że całe zamieszanie spowodowane jest tym, iż osoby decyzyjne w Fame najpierw miały mu dać zielone światło na walkę z Casio, po to aby 3 miesiące później, kiedy to był już w trakcie okresu przygotowawczego, wycofać zgodę. Taki obrót spraw połączony z groźbami o pozwie oraz dożywotnie wykluczenie z Federacji Fame bardzo nie spodobały się Popkowi, który dawał upust swoim emocjom w udzielanych wówczas wywiadach. Jeżeli my się umawiamy i ty się zgadzasz, kurwa, i wymienia 2 miesiące, ty do mnie dzwonisz, mówisz, że nie, bo będziesz mi groził sądami, wypadać, kurwa. Żegnam was, nigdy ta moja noga nie powstanie. Finalnie, jak wiemy, Popek zawalczył w main evencie Gali Prime 4, przegrywając z Casio przed czasem, a sprawa swoim ucichła aż do minionego weekendu, kiedy to na Twitterze Szalonego Reportera pojawiła się informacja, iż Popek rzeczywiście został pozwany i przegrał sprawę o złamanie zakazu konkurencji z Federacją Fame i ma zapłacić około 200 tysięcy złotych kary. Cytując: mamy pierwszy precedensowy wyrok o złamanie zakazu konkurencji we frikach. Popek przegrał sprawę i ma zapłacić około 200 tysięcy złotych kary za walkę w Prime MMA, mimo obowiązywania kontraktu z Fame MMA. W celu zweryfikowania tych doniesień skontaktowaliśmy się z Federacją Fame, która potwierdziła, iż informacja jest prawdziwa. Ponadto dowiedzieliśmy się, że jest to wyrok pierwszej instancji i Popek może złożyć apelację. W piątkowe popołudnie Federacja Prime oficjalnie potwierdziła to, na co wskazywały wszystkie znaki na niebie i ziemi, ogłaszając Daniela Magikala jako rywala dla Natana Marconia. Dość szybko okazało się jednak, że komunikat był przedwczesny i walka niedługo po ogłoszeniu stanęła pod znakiem zapytania. O powodach takiego obrotu spraw poinformował Natan na swoim Instastories, w którym wyznał, że Paweł Jóźwiak ogłosił nowe zestawienie magicznego bez podpisania stosownego aneksu, a ponadto Daniel zniechęcił się negatywnymi komentarzami po ogłoszeniu i usunął ze swojego profilu łączony post na Instagramie z ogłoszeniem nowego zestawienia. Prime poprosił Magikala, aby dodał post współtworzony ze mną i z Prime'em o naszej walce. Dodał, zobaczył, że jest hejt, więc go usunął i zrezygnował z walki. Ponieważ Paweł Jóźwiakow postanowił, że ogłosi naszą walkę bez podpisania aneksu. Także do walki raczej nie dojdzie, albo nie wiem, czy dojdzie do tej walki. Także Daniel Magiczny, bierz tą swoją menelicę, bierz z bidula tego swojego braciszka i wchodź do klateczki, a nie obstrałeś się, kurwa, zbrojkę. Marcoń w dalszej części monologu zaznaczył, że powodem rezygnacji Magikala jest najpewniej to, że miał on zlekceważyć okres przygotowawczy i polecieć w tak zwany melanż, mając na uwadze, że będzie walczył z dużo mniej wymagającym Tomkiem Olejnikiem, a kiedy zmienił mu się rywal, zrezygnował z powodu obaw. Ponadto Natan zwrócił się z przekazem do Federacji Prime, podsuwając im pomysł, w jaki sposób w cudzysłowie zachęcić Daniela, aby jednak przyjął pojedynek. Weźcie, postraszcie tego Magikala jakimiś karami czy czymś, żeby wyszedł do tej walki, bo Polacy na to czekają. Oszukacie prawie 40 milionów Polaków. W storce dodaje, że jakiś czas później Marcin napisał, że polecane przez niego rozwiązanie przyniosło skutek i walka jednak powinna dojść do skutku, cytując: jednak Magiczny postraszony pozwami, main event uratowany. Jak się okazuje, main event Gali Prime 9 był zagrożony nie tylko z uwagi na niezdecydowanie Daniela Magikala, ale i z powodu potencjalnego zagrożenia życia Natana Marconia. Pierzasty przed niedzielną konferencją brał udział w live'ie Meduzy prowadzonym pod obiektem, w którym odbywało się wydarzenie. Sygnał o tym, że na transmisji doszło do jakiegoś groźnego incydentu, wyszedł od samego Natana, który napisał na swoim Instastory: właśnie pewien gość pod wpływem chciał mnie pociąć na live u Mediego. Następnie w sieci zaczęły pojawiać się szoty ze wspomnianego zajścia, na których widać, że w pewnej chwili obok streamujących postaci w bardzo bliskiej odległości przeszedł pewien mężczyzna, który, jak wynika ze słów Meduzy i Natana, zachowywał się podejrzanie i spojrzał na Pierzastego w dziwny sposób. Okej. Okay. Czyli najpierw, co tak cię mierzą ci ludzie tutaj? Afera jest. Freestylera zabierają? Dobrze, freestylował. Dobra, no widzicie, dzieją się cyrki. Dobra, dawaj. Nie wiem, o co tam chodzi, ale dziwnie się zachowywał, ja też to zauważyłem. Po chwili ten sam człowiek został przeszukany przez znajdującego się obok ochroniarza i okazało się, że miał on przy sobie nóż. Co on tam miał? Kostek. No i właśnie, ja od razu zauważyłem, że to jest jakiś dziwny gość. Chcieli zakasować na live, kurwa, widzisz? Ja miałem tą samą ciutkę, przysięgam, tą samą ciutkę miałem, jak przechodził. Wygląda na to, że Natan nie przejął się zbytnio tą sytuacją i wręcz przeciwnie, postanowił wykorzystać zajście do budowy otoczki wokół swojej postaci. Bugę
estetyki, napisał bowiem na swoim Twitterze: jestem pierwszym celebrytą w Polsce, który został prawie zabity na live in real life. Robię to dla was, widzowie. Płynnie przechodząc do samego przebiegu niedzielnej konferencji przed galą Prime 9, w pierwszym panelu wydarzenia udział wzięli przede wszystkim zawodnicy z Igrzysk Gladiatorów, w związku z czym obfitował on przede wszystkim we wzajemne wezwiska, przekrzykiwanie się, a także próby fizycznych konfrontacji. Do pierwszych rękoczynów doszło już zaledwie około minutę po rozpoczęciu właściwej części pierwszego panelu, a wszystko z powodu swego rodzaju intrygi zaplanowanej przez czarnego Polaka. Pochodzący z Angolii zawodnik pojawił się w studiu z tortem, który miał być prezentem dla jego rywala wręczonym w formie przeprosin za nieodpowiednie zachowanie przy okazji poprzedniego spotkania. Jak się jednak okazało, Miranda chciał po prostu cisnąć wypiekiem w swojego rywala, co ostatecznie mu się udało, jednak z pewnością nie w takim stopniu, jak tego oczekiwał. Masz! No ale daję cię! No to kurwa przejmuj to! Kurwa, chodź, to masz! Połóż go tam i wypierdolaj. No dobra, no to chodź. Chodź, kurwa! Dalsza część panelu przebiegła w zasadzie podobnie jak każda inna z zawodnikami Igrzysk Gladiatorów w roli głównej. Było dużo przekrzykiwania się, wyzwisk i rękoczynów, lecz wszystkie te objawy agresji wydawały się być trochę naciągane i realizowane bardziej na potrzeby show, jako iż w żadnym z zestawień nie ma tak zwanej historii oraz powodów do realnej złej krwi. Tak jak pierwszy panel miał swojego głównego bohatera w postaci czarnego Polaka, tak również druga część wydarzenia została zdominowana przez konkretne postaci i po raz kolejny okazały się nimi Ewa Brodnicka oraz Karolina Gackowska, które raz jeszcze przejęły swój panel, wzajemnie grzebiąc w swojej przeszłości dotyczącej kwestii łóżkowych i licytując się na to, która z nich ma w kwestii relacji seksualnych więcej za uszami. Zasadniczo na konferencji nie usłyszeliśmy niczego, co nie zostałoby już w przypadku tego zestawienia powiedziane. Cleo zarzucała Gackowskiej bardzo dużą rozwiązłość i w cudzysłowie duży przebieg, również w programie Love Island, a także liczne zdrady swoich partnerów. Karolina odbijała z kolei piłeczkę, podkreślając, że ona najzwyczajniej w świecie lubi seks i robi to, ponieważ sprawia jej on przyjemność, natomiast jej rywalka oddawała swoje ciało jedynie w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także handluje swoją nagością w internecie, nawiązując do jej działalności na niebieskiej platformie. Jesteś ladecznicą, rozrubaną i podaną, a w sobotę będziesz jeszcze dodatkowo rozrubana. Nie wiesz, na co się pisałaś. Ej, wiesz co? Jestem znana, że lubię seks, no nie? A ty sprzedajesz, końcu, ja w końcu, kurwa, to lepiej za darmo się ruchać. Całe Love Island, i to jest całe Love Island przyjąłeś za darmo, ty jesteś po prostu głupia. Naucz się zarabiać, a nie, przychodzisz tutaj. A nie, mam się ciebie uczyć, zdawać się na się nie kręci. Zapraszam wszystkich serdecznie, a ty jesteś po prostu ladecznicą. Gdyby takich jak ty było mniej na tym świecie, to nie byłoby kurwa zdrad. Po kilku chwilach o zdanie na temat tego zdarzenia swoich partnerów spytane zostały także inne osoby zasiadające przy stole i udzielono głosu Gosi Magical. W odpowiedzi na pytanie z czatu o to, jak zachowałaby się w takiej sytuacji, Gocha w zabawny sposób przyznała, że wybrałaby rozwiązanie siłowe, a następnie doprecyzowała, że na wychowawczy oklep zasłużyliby w takim przypadku przedstawiciele obojga płci. Jeśli by mojego faceta... O, to grubo by było. Ale czy facetowi właśnie też byś wpierdziła? No. No jak nie? Ale bym go tak uszkodziła, że już nie tego... Już by nie rupał. Nie spojrzał, nie? Gocha, czyli nie wybaczyłabym strady? Bo byłby normalnie inwalidą. Panel numer 3 rozpoczął się od zabawnej i na szczęście niegroźnej w skutkach wpadki Laluny. There's nothing you can do to stop it. I've been on the way up cause I know I'm poppin'. Następnie do Aleksander dołączyli pozostali uczestnicy panelu, czyli jej przeciwniczka Viola Kotelecka, a także para Maxil, Mavs, Paweł Jóźwiak i Jacek Murański. Tym razem stało się jasne, że ostatecznie nie udało się dopiąć na sobotnią galę zestawienia, na którym zależało staremu Muranowi, czyli pojedynku, w którym on oraz jego trener Krzysztof Ryta mieliby naprzemiennie stawiać czoła Dominikowi Zadorze, a rywalem Jacka pozostanie zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem były prezes FEN. Wracając jeszcze do Laluny, to mimo zapewnień o tym, że wraz ze swoim menadżerem będzie ona dążyła do ustalania zadowalających obie strony zasad walki, ostatecznie ta sztuka się nie udała, w związku z czym panie postanowiły, że o tym, w jakiej formule toczona będzie runda numer 1, zadecyduje rzut monetą. Ostatecznie formuła sprzyjała tego wieczoru Lalunie, która wybrała, że starcie rozpocznie się w płaszczyźnie bokserskiej i dopiero w drugiej jego odsłonie będzie można korzystać z kopnięć. W pewnej chwili z inicjatywą dodatkowego zakładu na pojedynek wieńczący trylogię z Pawłem Jóźwiakiem wyszedł Jacek Murański. Stary Muran chciałby w puli dla wygranego starcia znalazło się dodatkowe 200 tysięcy złotych wyłożone sprawiedliwie przez obu panów. Jacek starał się wymusić na Jóźwiaku oraz prezesie Prime'u Tomaszowi Bezrąkowi w cudzysłowie przybicie zakładu na wizji, jednak Casio upierał się na negocjacje za kulisami wydarzenia. Jóźwiak z kolei poinformował, że zgodzi się na zakład, jeśli Jacek wyjdzie do niego na gołe pięści. Muran nie przyjął jednak tej propozycji, podkreślając, że nie może on ryzykować urazu twarzy, jako że w sierpniu czeka go jeszcze jeden pojedynek. Nie chciał jednak zdradzić, o jakim starciu i na jakim wydarzeniu mowa. Ostatecznie panowie ustalili, że walka będzie toczyć się w małych rękawicach, a zakład wchodzi w życie,
jednak pieniądze z dodatkowej puli w formie gotówki powędrują do wygranego jedynie jeśli wygra on przez nokaut lub poddanie. Ponadto panowie zdecydowali się odstąpić od pracy sędziów punktowych. W przypadku walki, która nie rozstrzygnie się przed czasem, o werdykcie mają decydować widzowie, jednak wtedy wygrany nie zgarnia wspomnianych pieniędzy. Panowie na wizji ustalili, że po programie podpiszą w tym celu stosowny aneks, a Jacek na potwierdzenie tych założeń uścisnął przy stole dłoń bez rąka. Potwierdził. Co ciekawe, w trakcie panelu Muran musiał toczyć intensywne dyskusje nie tylko z samym Jóźwiakiem. W pewnej chwili do rozmowy dotyczącej ich zakładu dołączyła się Laluna, która zaczęła wbijać Jackowi szpilki w odniesieniu do jego rzekomej zasadowości i budowania wokół siebie otoczki wielkiego fajtera oraz zachęcała go do przyjęcia walki na gołe pięści. Ale Jacek! Ale zaraz, daj mi skończyć! Poczekaj, weź te gołe pięści! Mam walkę, on dobrze wie! Słuchaj, całe życie... Dodajmy Jackowi! To nie jest... Laluna, daj mu za chwilę, niech najpierw powie Jacek, bo nie wiem. Co ty tak machasz ręką, bo nie rozumiem, co tak machasz? Bo nie mogę się przebić przez siebie. Nie chcę, żebyś się przebijał. Zdanie. Chcę to jest ci twoja to sprawa? Powiedzieć. Ale to jest twoja sprawa? To ja nie wiem, co chcesz powiedzieć. Czy możesz. Całe życie kozaczysz się, że jesteś tak zajebisty, że wszystkich rozdolisz, pokazujesz tu na gołe pięści i tak dalej. Moim zdaniem ta ogólnie formuła do ciebie pasuje. A więc wyjdź na te gołe pięści, pokaż w końcu ten charakter, a nie tylko gadasz. Jak się okazało, przytaczana przed chwilą wymiana zdań była tylko zalążkiem tego, co czekało nas już po kilku minutach. Tym razem Laluna postanowiła zaatakować starego Murana, stając jednocześnie w obronie wielkiego Bu. Królowa życia wprost spytała Jacka o to, czy ma on za sobą przeszłość więzienną i czy za kratami należał do grupy tzw. grypsujących, a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej w ostrych słowach skonfrontowała tę informację z faktem, iż murański medialnie grzebie w kryminalnej przeszłości Masiaka. Ja nie mówię, że ty siedziałeś i byłeś winny czy nie. Ja nie mówię, ja cię nie oceniam. Teraz mówisz, siedziałeś i grypsowałeś. A co robisz? Wypierasz materiał na kogoś, czyli rozpierasz się na wizji i szykujesz gruby materiał na wielkiego jedną bóje. Rzecz. Jesteś kobietą. Nie chciałabyś być tą porwaną kobietą, rozumiem, którą trzymał trzy dni przykutą ja do karnicera. Nie odzywałabyś się, gdybyś widziała to, co ja widziałem. Nie odzywałabyś się w tej chwili. Jestem kobietą i nigdy w życiu bym nie pozwoliła, żeby ktoś krzywdził kobiety. Nie lubię sumerów, nienawidzę takich sytuacji. Kończ. Ale, stop. Tak. Mówisz, że jesteś prawieniakiem charakternym, a w tym momencie rozpierasz się na chłopaków i cisną ci w całej Polsce. Więc tylko to chciałam... Ty rozróżnij karmiony od prawieniaków. Ja wiem, tylko pamiętaj, wielki Bu siedział i grypsował i ty też. Okej? Okay? Jeszcze się okaże. Okay? Jeszcze nie sądzę. Ale ja wiem, co ty robisz. Tylko mi chodziło o to, że nie graj teraz już prawliniaka, bo nim nie jesteś. A to, co ty robisz z wielkim Bu, to twoja sprawa, tak? Ty mi to powiesz? Nie, chłopaki to mówią już w całej Polsce. To zobaczymy. No. W trakcie tej dyskusji atmosfera w studiu była naprawdę napięta, jednak nie był to koniec ofensywy Laluny wobec Murana, ponieważ zaledwie chwilę później zdecydowała się ona prowokacyjnie zapytać Jacka o prawdziwe powody jego bytności w świecie freakfightów, oceniając, że ten powinien wycofać się z branży po śmierci swojego syna. Ale powinieneś pokazać szacunek swojemu zmarłemu dziecku i odejść z tego świata. Odejść z tego świata? Mam rację? Krótko. Tylko tyle, Jacek, tylko tyle. No trzech klakierów, no i tylko tyle, nie, to jest zdanie. No, słuchaj, mnie to boli, wiesz dlaczego? Ciebie jak to boli. Twój syn odszedł z tego świata. Ciebie to boli. Ja się rozpłakałam, bo ja Mateusza znam prywatnie. Ja wiedziałam, jaki Mateusz jest. Nie chciał tego świata, nie chciał dymów. On chciał odejść, on nie chciał tam być, kurwa. Nie chciał, to był wspaniały chłopak. Koniec tematu na tym, tylko dlatego mnie zastanawiało, piękny dlaczego... Piękny statement, ale to mówię ci... Dlaczego? Piękny statement, ale dlaczego nie na twój jesteś? Rozumek, nie na twój rozumek. Czwarta, ostatnia i zdecydowanie najgrubsza część konferencji była transmitowana wyłącznie na Kiku, a miało to związek oczywiście z obecnością w studiu dwóch najsłynniejszych polskich patostreamerów, których wizerunki zostały zbanowane na YouTubie. Z uwagi na szacunek do obostrzeń nakładanych przez platformę nie będziemy przytaczać w tym materiale fragmentów z owymi postaciami w roli głównej, chociaż nie da się ukryć, że stanowili oni ważne ogniwo ostatniego panelu. Przytoczymy jednak najciekawsze sytuacje wykreowane przez pozostałych uczestników tej części konferencji, czyli Natana, Tazzego, Pasuta i Kaczora BRS. Aby zobrazować choć w części, z jakim zamieszaniem mieliśmy do czynienia podczas ostatniego panelu konferencji, warto podkreślić, że w pewnej chwili Natan Marcoń w reakcji na żywiołową dyskusję ze swoim przeciwnikiem podkreślił, że chciałby zawalczyć z całą rodziną Zwierzyńskich, w tym nawet z Gochą. Po chwili w odpowiedzi na pytanie Kasjusza przyznał, że nie miałby problemu z tym, by uderzyć Zwierzyńską. Natan, ale co, byś normalnie panią Gosię zlał? By mi sierpa. Słowa Pierzastego uruchomiły zasiadającą na widowni Gosię, która dołączyła do swojego syna i rzuciła w kierunku Marconia mnóstwo niecenzuralnych słów. Natan nie pozostawał jej rzecz jasna dłużny. Dobra, pijaczko! Pijaczko! Zamknij mordę, pijaczko! Jebana. Weź się tą menelicę! Weź się mikrofon! Na odwyk! Na odwyk! Na odwyk! Na odwyk!
Jestem! Swój pomysł na panel miał również Robert Pasut, który pojawił się w studiu przebrany za Natana i chciał go w ten sposób sprowokować. Co ciekawe, Pierzasty nie połknął haczyka i ani przez chwilę nie dał się wciągnąć do dyskusji z Sutonatorem, podkreślając, że nie zamierza rozmawiać ze sobą nietrzeźwą i uzależnioną od substancji psychoaktywnych. Jeżeli przejdziesz dwumiesięczny odwyk, terapię odwykową, detoksacyjną, nigdy możemy detoksykacyjną, ja nie wiem, jakie są nazwy, chodzi o detoks, wiesz? Nigdy nie brałem narkotyków, ty jesteś płynem. Dobra, już przestałem rozmawiać z aktywnym narkotykiem. Nie, ale jeżeli będzie trzeźwy, wtedy będę rozmawiał. Kolejnym godnym odnotowania incydentem był niespodziewany atak Adriana Ciosa na Natana. Były przeciwnik m.in. Pawła Jóźwiaka czy Stracha w pewnej chwili wyskoczył z widowni i zaatakował od tyłu Pierzastego, po czym w studiu wywiązała się spora awantura, którą łagodzić musieli ochroniarze. Co ciekawe, w obronie Natana postanowił stanąć również siedzący obok Tazji, któremu nie spodobało się to, iż Cios zaatakował od tyłu. Ostatecznie wygląda na to, że to właśnie inicjator zadymy został w tym zajściu najbardziej poturbowany. Wątek partyzanckiego ataku Ciosa, a konkretnie i negatywnej oceny jego postawy przez Tazego, był kontynuowany już za kulisami konferencji. Panowie spotkali się ponownie przy ściance do wywiadów i ponownie doszło między nimi do konfrontacji. Tazji wygarnął Adrianowi nieeleganckie zachowania, a następnie w formie nauczki wypłacił mu znienacka tak zwanego liścia. Po kilkunastu sekundach Cios w ramach rewanżu cisnął w niego butelką, a całość uwieczniły kamery Mateusza Kaniowskiego. I tyle, i to jest moja sprawa. Wywiadę od partyzanta? Będziesz chciał, tak? Z czego ty wie, we mnie wiedziesz? Z partyzanta, od tyłu ci wiadę. No to wiedz. Dobra, no to się obróciłem. Nie no, sobie, okej. To pas za siebie, po prostu. Pas za siebie. Pas za siebie. Teraz cię nie dowiedzą po prostu. Nie ruszyło mnie to. Jak się jednak okazało, nie był to koniec fizycznie wyjaśnianych właśnie pomiędzy tymi zawodnikami. Żywiołowa dyskusja trwała bowiem dalej i panowie zaczęli dogadywać się nawet na rozwiązania konfliktu w oktagonie, a w pewnej chwili specjalizujący się w nagłym atakowaniu swoich rywali Cios zrewanżował się Taziemu za zajście sprzed kilku chwil i to on poczęstował go uderzeniem z otwartej dłoni. Przyjąłeś walkę już! Dziękuję. Ja ciągle ci patrzę w oczy. Mogę podejść. O ty wariacie! Myślałem, że nie uderzył! Co ciekawe, streamer przyjął listwę z uśmiechem na ustach i raz jeszcze wykazał chęć na starcie w klatce. Sam Cios, mimo tego, że nie bierze nawet udziału w gali i pojawił się na konfie w roli gościa, wykazywał się za jej kulisami chyba największą aktywnością. Kolejną postacią, która miała z nim małą sprzeczkę, był Robert Pasut. Panowie najpierw poczęstowali się kilkoma uprzejmościami, a następnie wzajemnie przekonywali się o swojej wyższości nad rywalem w potencjalnym starciu oraz krytykowali swoje frikowe kreacje. Wszystko transmitowane było na żywo na streamie Sutonatora. Wiesz, kiedy bym się k***a zdziwił, jakbyś k***a po dwóch ciosach nie powiedział: ała, boli mnie ci p***a, już nie chcę płacić, k***a, i to z Marcinem jebanym najma. Spójrz na siebie, ty się przybierasz za Marconia k***a jakiegoś. To kim ty jest? To ja wolę być stary, ja wolę być jakąś podróbką, wolę być k***a kimkolwiek. Turecki. Ale wolę być kimkolwiek niż jakimś upośledzonym Marconiem. Sam jesteś k***a. Ale to ty mnie. Sam Pasut za kulisami miał jeszcze starcie z Pawłem Jóźwiakiem. Jeden z założycieli projektu Abstrahuje udzielał wywiadu Mateuszowi Kaniowskiemu, po czym przed kamerę wparował bardzo ofensywnie usposobiony prezes FEN, który zarzucił Sutonatorowi, że ten miał go wyzywać na swojej transmisji. Ale się... Ty! Do akcji bardzo szybko wkroczyła ochrona, która nie zdołała jednak powstrzymać Roberta przed zrewanżowaniem się Jóźwiakowi i wypłaceniem mu liścia uwiecznionego na kamerach. Ale wyłapał na puść mnie, proszę cię. Dobra, puść mnie. Ale go zamroczyło, Uderzenie wyraźnie podziałało na nerwy Pawła, który jeszcze przez kilkadziesiąt sekund usiłował dopaść Pasuta, jednak tym razem ochrona wywiązała się ze swoich obowiązków bez zarzutu. Jako trzeba być tempo, żeby własnego zawodnika atakować. Ogromna afera, czy Rusina rzeczywiście doniósł na policję na Enzo i jego ekipę. Nowy menadżer Sentino chce ściągnąć dług z Quebona Fide, a Belmondo wystosował oświadczenie w sprawie paranoicznych live'ów. Zapraszam i zachęcam do subowania na nowo otwartego kanału Raptok, gdzie wszystkie tematy zostały kompleksowo omówione.